Cześć, witam serdecznie z tej strony Kula. Mamy przyjemny sobotni wieczór, mianowicie kolejny poród, oproszenie. Tu już jest ku końcowi. Locha ma 10 sztuk, ta obok się prosiła 2 dni temu. Ma 9 prosiaków. Z racji tego, że tu już jest końcówka, warto podać oksytocynę, żeby Locha się. Trochę teraz będę cicho, bo ona nerwowa taka jest. Warto najpierw postymulować to miejsce, gdzie mamy dać zastrzyk. Wtedy się mniej rusza. Pamiętamy o tym, żeby wbić strzykawkę, igłę, żeby wbić jak najgłębiej. I podajemy 2 cm na oczyszczenie w sam raz. Wcześniej nie podawałem, bo w miarę ten poród szybko przebiega. Tam została trzecia do oproszenia. Jakby z tych wszystkich staram się. Bądź cicho, daj powiedzieć trochę, co? Staram się grupować teraz lochy. Chciałbym wejść w cykl tak zwany 3-tygodniowy. O, czyli mamy 11 mamy. O, ważne, żeby prosięta jak najszybciej napiły się siary. To jest to, co ostatnio mówiłem. No proszę cię, no hamuj bajera. Chciałbym wejść w cykl 3-tygodniowy. Jest to jakby taki naturalny okres. Jakby inaczej, 3 tygodnie to jest jakby taki naturalny czas, w którym u macior zachodzą pewne jakieś tam cykle, jak to powiedzieć, fizjologiczne. No proszę cię, jeszcze raz, fizjologiczne. Czyli na przykład jeżeli pokryjemy lochy, to najczęściej, jeżeli zdarzają się powtórki, to zdarzają się one po 3 tygodniach. To już będzie też pewnie po oproszeniu. Myślałem, że może uda się złapać moment jeszcze przyjścia na świat oseska, ale chyba to już będzie po wszystkim. Cykly 3-tygodniowe. Po prostu co 3 tygodnie mamy porody, co 3 tygodnie mamy krycia, co 3 tygodnie mamy odsadzenia, jakieś tam szczepienia, fajnie nam to się zazębia. O, idzie. Jest, jeszcze jeden, proszę bardzo, 12. Chodź tutaj. Wycieramy, tak jak mówiłem. Ręczniki papierowe mi się skończyły, dlatego robię to słomą. No gościu, żyjesz, fajnie. Robię to słomą. Chlewni mam zimno, dlatego najpierw zamiast do cycków podrzucę go pod lampę, żeby się ogrzał. Bo w chlewni jest naprawdę chłodno. O, tu mam ten. Także ten cykl, wrócę do tego cyklu 3-tygodniowego. Ułatwia nam dużo bardziej zarządzanie stadem. Cykl jest zalecany, ten 3-tygodniowy, do takich stad, tam 100 kilkudziesięciu loch, ponieważ większe grupy już są jakby za duże. I teraz podział jest taki, że dzielimy stado, które mamy podstawowe, dzielimy na 7 grup. Jeżeli mamy 70 macior, to 10 sztuk jest w stadzie. Pamiętamy o tym, żeby mieć przygotowane lożki, które by mogły wejść w miejsce macior, które gdzieś tam wypadają. Ułatwia nam to też organizację w porodówce, ponieważ wiemy, że przy 70 lochach potrzebujemy, powiedzmy tam, trochę może wezmę kamerę wyżej, potrzebujemy 20 porodówek, tak? Bo jest 10 w grupie, 10 musi być w porodówek, w której są maciory, i 10 porodówek, do której wejdzie jakby następna grupa. Że mamy zawsze tą rezerwę, że jak jedna grupa się prosi, drugą odsadzamy, mamy czas na umycie, jakąś tam dezynfekcję i wchodzi znowu następna grupa w to miejsce i tak to się wam ładnie zazębia. Warto mieć jakieś tam dwie porodówki w takiej sytuacji zapasowe, żeby gdzieś tam, jeżeli coś nam, jakieś krycia się przesuną, wejdą w tą następną grupę, żebyśmy w razie czego mieli gdzie te maciory, żeby mogły się, było miejsce, gdzie by mogły się oprosić. Teraz pokażę wam, może porodówkę, wezmę kamerę wyżej. To jest jakby nasza, ta właściwa porodówka. Przycisnęła go łapą. O, będzie się darł, to zaraz będzie maciora wstawać, będzie niespokojna. O,
trochę ciemno mamy w tej porodówce, tak samo też chciałbym tu LEDy założyć, tak jak w tamtej poprzedniej poprzedniej części budynku. Przejdę może tutaj dalej. Tu mamy część, gdzie pracuje wyciąg, wyjeżdża prosto z obornikiem na płytę. A tutaj jest niestety część, gdzie się robi łopatologicznie. Ta część jest nieużywana już ze 4 lata. Ja na razie tutaj użytkuję tą część i tamte 4 porodówki w tamtej tam dalszej części. Dlatego tutaj to takie jest trochę zapuszczone słomę. Tu mam zawsze na zaś wrzuconą. Suma summarum mamy 25 porodówek. Te plus tu jest razem 15, tam mamy 4, to jest 19 i tam gdzie mam ten sektor krycia jest 6 porodówek, które są rozebrane i kojce leżą tam, wygrodzenia. Czyli mamy 25 porodówek, tak naprawdę tu jest 26 za tymi maciorami tam. 26 porodówek, czyli mógłbym trzymać 84 lochy, tak, bo po 12 w grupie, 7 razy 12, 70, nie, 80, tak, dobrze. Ale wiecie, to było już tak, było na pograniczu, czyli tak naprawdę te 77 loch to by było w sam raz na nasz budynek. 77-70, no, żeby z jakimś tam zapasem na spokojnie tyle można by było trzymać. I docelowo w tym roku obecnym, 18, chciałbym. Ile tu już mam nagranie? 6 minut. W 18 roku chciałbym przygotować sobie lożki remontowe i następne, które by weszły do stada, tak żeby w 2019 rok wejść już z pełną obsadą z pełną obsadą 60, chociażby żeby 60 lok było. Mam na głowie założone pewnie szeleści teraz takiego kondona, jak to mówią. Teraz wyglądam jak kurde lekarze z na dobre i na złe. Jak idę do chlewni, to sobie teraz to zakładam w niedzielę. Jak tak skaczę z domu do chlewni, tylko zakładam na głowę, żeby zaraz mi ta, brzydko mówiąc, włosy nie prześmiarły, bo wiecie, że to od razu moment, tylko wystarczy wejść do budynku inwentarskiego, już się pachnie. Ciuchy oczywiście zmieniam, ale no z głową, żeby za każdym razem gdzieś tam jej nie myć, to zakładam sobie ten czepek. No, jak tu się poród skończy, tak czy siak będę musiał się wykąpać, no ale na chwilę obecną mam to założone. Ta się drzewo żreć chce, tak mówiłem, w niedzielę i święta. Świnie dostają tylko raz dziennie jeść, żeby wiedziały, że to są święta, jak to mój ojciec zawsze powtarzał. Wiem, że chciałem jeszcze wam coś tu napomknąć, ale nie wiem dokładnie co. Czyli tak jak widzicie, te lochy, tak jak się mówi o tych złotnikach, że są mało wydajne, tak? Tak, zobaczcie, no tu ta miała 10 sztuk, jednego zmarnowała, czyli ma 9. Niestety ta locha to jest jedna ze słabszych w moim stadzie, bo i potrafiłem od niej odsadzić 4 sztuki, i 5 sztuk, i 7, i 8, no ale i 10. Także te 9 sztuk to powiedzmy, że jest ok. Ta jest już lepsza, miała większe mioty, takie równiejsze. No i na dzień dzisiejszy mamy 12, jeżeli by się wszystko udało przypilnować, to naprawdę byłbym zadowolony z tego wyniku. Zaraz tamtego kolegę przyniesiemy też tutaj, żeby się najadł tej siary, troszkę już wysechł. Tak jak mówię, jest tu chłodno, bo ja mam w chlewni te naście stopni, gdzieś teraz może będzie koło 12 tutaj, a może nawet nie. O, no i więc tyle. Pokażę wam tu w odchowalnie część tutaj warchlaków, już sprzedałem. Świecę im w nocy zawsze. Jedną tutaj mam lampę LEDową, jedną żarówkę i ją zawsze zostawiam na noc włączoną, żeby w nocy też sobie tam podjadały, wiadomo. Że jak mają światło, to jedzą. Najlepiej jakby był taki półmrok, bo świnie to są jak dziki. Dziki żerują w półmroku czy tam po zmierzchu, ale tak, żeby było trochę widno, tak samo świnie. Im jest najwygodniej w takim półmroku funkcjonować. Trochę jest za mocna ta żarówka, mogłaby być mniejsza, ale no. Część sprzedałem, tutaj mam jeszcze 75 sztuk. Te będą może w przyszłym tygodniu na sprzedaż. Wiem, że cena jest gówniana, więc bardzo się mocno zastanawiam nad tym, czy by nie uruchomić tu czarni, chociaż teraz są mrozy. I myślę sobie, czy by tam ten sektor, gdzie mam zastawione snopkami, gdzie miałem lochy, przepraszam, luzem, czy tam nie zrobić takiej prowizorycznej tu czarni, żeby te wszystkie sztuki tam walnąć. I na wiosnę, kiedy się zrobi cieplej, żeby przenieść się do tuczarni tej właściwej i no i po prostu zacząć tuć i tyle, nie oglądać się na to, czy ktoś przyjedzie, czy nie przyjedzie, czy będzie marudził, czy nie będzie marudził. No, te już są, te już na pewno u mnie zostaną, tu już tam bankowo.
I mam, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, kolejne sztuki, także koło tam 20 tuczników będę miał na sprzedaż, nie? Rejki. Dobra, przejdziemy tu z powrotem. Oj! Ciach, niech się pali. O. Tu myślę, że już chyba się za wiele już nie wydarzy, ona się tak spokojnie leży. Zobaczcie, dostała oksytocyny i zaraz mieliśmy prosiaka na wierzchu, już wychodzi łożysko, trzeba będzie to posprzątać. No i to myślę będzie wszystko. Jakby udało jej się odchować te 12 sztuk, to byłoby naprawdę super. Liczę na to, że gdzieś tam odchowanych sztuk pewnie będzie 11, chociaż powiem wam, że pierwsze... zresztą to sami wiecie, ci, którzy... Te osoby, które mają trzodę, wiedzą, że najważniejsze są te pierwsze 3 dni. Jeżeli w tych pierwszych 3 dniach przypilnujemy, jeżeli maciora jest spokojna, nie uważa, jak się kładzie, nie gniecie, to w 90%, mogę nawet powiedzieć 8-9% po tych pierwszych dniach, jeżeli wszystkie przeżyją, to praktycznie odsadzamy to, co zostało po tych 3 dniach, czyli jeżeli 12 by przeżyło, to 12 później i odsadzę. No nie ma co tam liczyć, grybać, bo to nic nie wiadomo. Na razie jest ok. Ona się prosi 7 raz. Także tamte poprzednie, które się prosiły, co miały po 4, to nie była jakby wina tego, że są to już wielorudki, czy tam, że już one są na ostatniej prostej swojego żywota. To gdzieś tam był jakiś tam wypadek przy pracy. One też, te obie, były sztucznie kryte, więc nie wiem, co tam było nie tak. No, zdarzyło się, trudno, nie ma tam teraz co na tym tego rozpamiętywać. Ta jest bardzo spokojna. Ana, ta się prosiła akurat jak ta Franca Fryderyka przyszła, pizgało niemiłosiernie. W chlewnie to mnie tak wywiało temperaturę, że to się w głowie nie mieści, ale jakoś tam jeden był taki bardzo, bardzo malutki.